poprzednim odcinku. Chociaż nie bardzo mam na to ochotę, postanawiam jednak uwolnić Weekly'ego. W podziękowaniu ujawnia mi miejsce kryjówki Griffa. To stara stacja wodna. Docieramy na miejsce. W środku zastajemy Półmrok i... jego. Griff zamyka mnie w dziwnym pomieszczeniu, a kiedy udaje mi się uciec, wyciąga strzykawkę z charakterystyczną niebieską substancją. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jest to narzędzie zbrodni. Nagle strzykawka w jego dłoni pęka. Ups. O. Hej. Zimno. Bo bardzo zimno. Witam Was bardzo serdecznie w 10. odcinku Sekretów Zbrodni Szkarłatna Lilia i jesteśmy w tej chwili w starej stacji wodnej, w miejscu, w którym ukrywa, pracuje morderca, czyli Peter Griff. Tak, i przed chwileczką doszło do szarpaniny, w wyniku której pękła strzykawka i zawartość, czyli ten zamrażający płyn, przedostał się na zewnątrz. No i coś się stało. Nasza pani detektyw, czyli ja, mam zamrożone ręce, ale chyba nie na tyle dłonie, nie na tyle zamrożone, żeby nie móc czegokolwiek tutaj zrobić, bo widzę, że już pewne obiekty nam się podświetlają, żeby je dotknąć, żeby je zabrać. Tak mamy na przykład, to jest pewnikiem portfel ze zdjęciem Lili. Jakieś tajemne znaki mamy. Tutaj mamy... A, tu jest... To ma być tutaj? Tak. To będzie pewnie antidotum na tą... tą miksturę. Griff pracuje nad antidotum przeciwko mieszaninie zamarzania. Formuła jest prawie ukończona. Ale prawie robi wielką różnicę. Coś tu jeszcze mamy. Zanim zacznę, potrzebuję przepisu i składników. To mogę zabrać. To nie. To mogę zabrać. Okej. Czy coś jeszcze nam tu połyskuje? Wygląda na jakiś pojemnik. Jest karteczka, odcisk palca. Może jest ich więcej. Jak mam to sprawdzić? Że niby tym proszkiem. Przedtem robiliśmy to za pomocą lampy UV. Okej. O, dało się. Mamy jeszcze jedną karteczkę. Te symbole odpowiadają kolorom. Jeszcze nie wiem, czego mi potrzeba. Czyli nic na razie nie da się stąd zabrać. Wracamy do tej tablicy. Tu mamy karteczkę. Jedną. Muszę dokończyć formułę. Wygląda dobrze. W magazynie znajdę potrzebne składniki.
O, szybko mi poszło, nawet nie wiem, jak to zrobiłam, ale okej. Czyli mam wrócić do magazynu i mam znaleźć tak, to jest czerwone, to jest niebieskie, a to jest zielone. Jest czerwone, albo to czerwone. Jest zielona. Znowu jakiś proszek mamy. Czeka nas chyba zabawa w produkcję kolorów, tak, bo właśnie Griff zaopatrywał w barwniki drukarnię. Na samej górze mamy tak to. Plus 100. Tak, dobre są. Mam nadzieję, że to jest dobry symbol. Daje nam to zielone. Czyli co? Mam zdać zieloną buteleczkę, tak? No dobra, mamy coś takiego. Potem mogłabym zrobić jeszcze to zielone. Wyszło nam żółte, ok. I ostatnie to jest czerwony. Tutaj czytam z tych górnych rządków, tak? Jesteśmy w trzeciej linijce. Niebieski daje różowy. Dobra, a to mogłam w sumie zostawić różowy plus zielony. Daję fioletowy. Żółty. Gra mi się znowu zaczyna ciąć. No. Halo. Ciężka sprawa. Im więcej rozwiązuję, tym bardziej komputer mi zawiesza. No, żółte. O, na miejsce poproszę. Raz. Zielony. I wyszedł nam taki kobalt. Dobra. I ostatni kolor, jaki chcemy uzyskać, to jest kolor pomarańczowy, który nie wiem, czy uda mi się uzyskać, ponieważ moja gra stwierdziła, że nie. Ok, zrestartowałam komputer, nie wiem, na ile mi to pomoże. Tak, tu mamy taki purpurowy kolor, kobaltowy i jest wreszcie pomarańczowy, mikstura odmrażająca. Jest. Czuję się dużo lepiej. To fajnie. Czyli tu chyba już nic, czyli to mam odmrozić, rozumiem, tą miksturą, więc proszę bardzo. I wchodzimy do schronu. Ulala, podłączone rury są zamrożone. Nowe zadanie, dzień sądu. Mój restart komputera chyba na niewiele się zdał. Zaglądałam sobie jeszcze do osiągnięć, co nam tutaj brakuje, bo widzę, że w sumie całkiem nieźle nam tu idzie. Bez troki, bez pomocy wskazówek, więc to już chyba nie zaliczymy, bo ja już niejednokrotnie musiałam
wspomagać się właśnie pomocą. Ich na pewno nie złapię, bo złapałam tylko jeden. Znalazłam tylko 10 origami, ale pozostałe zadania, osiągnięcia wykonałam, więc nie jest tak najgorzej. Nie wiem, na ile teraz gra da mi pograć, bo naprawdę jest to już trochę wkurzające. Ale bardziej to będzie wina programu do nagrywania, aniżeli samej gry. Para jest bardzo gorąca, muszę czymś zakryć tę dziurę. Tym? Zły pomysł. Tym? Okej, okay. Mogę zatem pozabierać różne rzeczy. To wszystko? O, jakiś kolejny płatek udało mi się znaleźć, jak mi miło. Nie rozglądałam się tam też za origami, pewnie gdzieś było. Teraz tutaj. Pewnie to musimy na to. I co tu mamy? Mikstura odmrażająca mogłaby pomóc, ale mam jej za mało. O, lód mi się wziął. Dobra. I gdzie teraz? Tu coś jest jeszcze. Ślady wskazują, że Gryf się tu ukrył, ale nie mogę dostać się do środka przez ten lód. Aha. To co dalej? Co dalej? Co dalej, gro? Tu się świeci. Tu mamy jakiś przepis, jakąś recepturę. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, krok czwarty. Czyli rozumiem, że to... To tu, dobra. Potrzebują wody. Aha, bo woda jest zamrożona. Jak mam rozmrozić lód? Czekanie, aż samo się stopi, zajęłoby wieki. Muszę jakoś przyspieszyć tym. To? Dobra. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stole. Zmierz odpowiednie ilości płynów za pomocą dwóch dostępnych naczyń. O. Tu mamy 5 miarek, tu mamy 3. A potrzebujemy... Potrzebujemy 2 miarki tego rozmrażacza. 2 miarki, czyli 5 miarek minus 3 to 2. Tu czy tu? Tu. Dobra. I potrzebujemy 4 miarki wody. Więc co mam zrobić? Trzy miarki. Tu mamy 3 miarki. Bo w piątce mamy teraz 3. Czyli teraz mamy... W tym zostaje 2. Tu mamy teraz 2 miarki.
Nie, jedna miarka. Teraz to zostaje jedna miarka. Jedna miarka. Dobrze, jedna miarka. Oj, 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 niepotrzebnie wracam. Kurczę, moja matematyka jest naprawdę wielka. Jedna miarka. Dajemy tu 3 i 3 plus 1 da nam 4. Nie, coś źle zrobiłam. Ale mi się wydaje, że jest 4. Okej, teraz możemy to wlać tu. I should see if it's working. Muszę sprawdzić, czy to działa. Zadanie ukończone, dzień sądu. A, mam sobie wlać, czy już tu mam tą miksturę? Mam. Aha, to teraz mogę tędy wejść, tak? Ale czy ja tu mam jakieś origami? Coś mi się wydaje, że znowu przeoczę jakieś origami. Trudno. Coś słyszę. Gdzieś tu powinno być źródło światła. Co ona ma z tym światłem? Hey, what? Hej, co? Oh, it's A, you. to ty. Tak, to ja, wyobraź sobie. Detective, Detektywie, I have a mam do ciebie request for you. prośbę. I just want to look at Lily Chcę po raz once. ostatni zobaczyć Lili. Can you give me that Czy photo? Of możesz dać course. mi jej zdjęcie? Oczywiście. Ja nie wiem, czemu jesteś taka Give me that photo. miła. I just want to see her one last time. Mnie tak zdenerwował, zabił mojego You should have Davida. told her everything when Powinienem she był found out powiedzieć jej about Hoyt. o wszystkim, kiedy dowiedziała Hoyt would się still be alive. o Hojcie. Pewnie wciąż by żyła. Teraz już za I don't want to późno. die here, Nie chcę tu detective. umrzeć, nie Not w alone, samotności, not in the ciemności cold i and dark. chłodzie. If I could only turn back Gdybym time, tylko mógł cofnąć czas, but I ale can't. nie mogę. Forgive Wybacz me, mi, Lily. Lili. Really? You Naprawdę? can help Możesz me? mi pomóc? W sumie to bym mogła. Gdyby tylko ta gra mi się tak nie cięła. Mogłabym go po prostu. Chlusnąć miksturą. Halo? O, to już koniec? Thank you, David, for Dziękuję. everything. David, za wszystko. We'd never have known what was Gdyby going nie on in ty, Sleepy prawda o Hollow. tym, co dzieje się w Sleepy Hills, nie You've wyszłaby done na great jaw. work Świetnie here. się spisałaś, dziękuję, Thank you, pani detective. detektyw. But now we Musimy must znaleźć find kogoś w the new zastępstwie sheriff, za take Hoyt's Hoyta. place. Are you interested? Zainteresowana? I'm honored, but Jestem zaszczycona, ale niestety muszę I odmówić. really need a Naprawdę vacation potrzebuję now. It's a urlopu. pity, but Szkoda, I ale understand. rozumiem. Now you must A excuse me, teraz but przepraszam, duty calls. obowiązki wzywają. Have a good time on your holiday. Miłego urlopu. Thank God, Na there's całe always another szczęście, day jutro where wstanie we can nowy dzień, start w którym everything możemy from the wszystko beginning. zacząć od początku. Tak. Jak mawiała właśnie główna bohaterka. Przeminęło z wiatrem. Jutro też jest dzień. Dzień wolny od błędów. Sekrety zbrodni, szkarłatna lilia. Tak. Artifex Mundi to w ogóle jest polska firma. Chyba z Zabrza.
Szkoda tylko, jak na polską firmę, że tak źle tłumaczą cutscenki. Jest bardzo złe tłumaczenie, ale no, tak jest. Co mogę powiedzieć o samej grze? Sama gra bardzo mi się podobała. Bardzo lubię system tak zwany hopa, czyli tego odkrywania tych różnych zagubionych, pozakrywanych części. To mi się bardzo podoba. Niektóre zagadki były łatwe, niektóre były trudniejsze, ale summa summarum fajnie, że jest ta podpowiedź, więc jak już naprawdę nie dawałam sobie rady, no to zawsze można skorzystać z tej podpowiedzi. Treść była też nawet fajna. Szkoda znowu, że cutscenki były niedopracowane, źle wyjaśnione. Nijak się to nie miało do tych fotografii, które gdzieś tam się znajdowały. Pamiętacie, znajdowane fotografie. One nie do końca to wszystko było tak, jak powinno. Myślę, że powinni się skupić i zobaczyć, jak ta gra już jest gotowa, już jako produkt końcowy, to zespół powinien usiąść i jeszcze raz, mimo że są już pewnie całkowicie wkurzeni i mają już jej dosyć, to powinni jednym zespołem usiąść i przejść ją caluteńką i wychwycić te ostatnie detale, które są źle zrobione. Po prostu, bo to są błędy, albo tłumaczenie, albo też błąd. Warto by było o tym pomyśleć, chociaż tak jako gra cena nie jest jakaś zatrważająco wysoka, więc w sumie jestem na tak. Dałabym takie 8 na 10, no 7 na 10. Przede wszystkim to, co mnie ujmuje w tych grach, to jest taka stara, stylizowana grafika. Uwielbiam takie gry i nie wiem, czy nie pokuszę się i nie otworzę kolejnego mojego projektu, ale już za jakiś tam czas i chciałabym, żeby to właśnie było coś właśnie w takim stylu starych gier. Poszukam i zachęciła mnie ta gra właśnie do tego typu let's play'ów. Dajcie znać, czy Wam się podobało, jakie są Wasze wrażenia, czy ktoś z Was się skusił i też sobie tą grę zakupił, być może jedynie w wersji demo. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili komentarz. Ja dziękuję Wam, kochani, za uwagę, pozdrawiam Was i naprawdę się cieszę, że razem ze mną towarzyszyliście w rozwiązaniu tej zagadki. Trzymajcie się cieplutko, kochani, pa, pa!